W dzisiejszym filmie z Fightmana musimy nadrobić trochę topkę, bo pospadałem praktycznie w każdej topce przez to, że nie grałem 6 dni. No i też musimy kilka innych rzeczy sobie porobić, m.in. te upgrade'y za gwiazdki, bo jeszcze trochę mam ich do zrobienia. No oprócz tego mam kilka ciekawych informacji na temat update'u, który pojawi się już dzisiaj. No i przy okazji pamiętajcie łapce w górze i subskrypcji, i jak pod tym filmem wbiłem 800 łapek, to kolejny film z Fightmana wrzucam już jutro. I w sumie pierwsza rzecz, no to zobaczmy, jak teraz wyglądają te topki, gdzie ja w ogóle w tych topkach jestem. No tutaj jakby w powerze 25 kudek ktoś ma. Ja ile w ogóle łącznie mam? Ja mam 4,9 i jakby 1,89 nadrobiłem dzisiaj, w sumie to w nocy po prostu zostawiłem sobie na noc i nadrobiłem to trochę, no ale jeszcze mi dużo brakuje, muszę te gwiazdki podrobić, bo gwiazdek mam mało. Ale dobra, zobaczmy, jak to tutaj wygląda, ta topka, gdzie ja w ogóle jestem. Jestem na 16 miejscu w topce, no troszkę wróciłem, byłem na 20 którymś w ogóle. Jeżeli chodzi o mityki, no to też wypadłem, niestety z top 10 wypadłem, jestem top 11, brakuje mi 6 mityków, żeby wrócić do top 10, to może też dzisiaj to się uda zrobić, bo dzisiaj też musimy jakby indeks sobie poprawić, zaraz zobaczymy, jak ten indeks wygląda. Jeżeli chodzi o energię, no to tutaj to już w ogóle mają UD, w ogóle ten gościu jeden tutaj wbiła, więc dosyć dużo, kolejną liczbę jakby przebił. Ja jestem w energii gdzieś pewnie nisko, na 20 miejscu jestem w energii, no to też giga słabo. No w Robuxach to jest niestety nieważne, znaczy niestety, no stety nieważne, bo jakby tutaj nie ma szans, żeby się gdzieś wyżej wbić, no bo po prostu musiałbym więcej Robuxów wydać. Ale dobra, kolejną rzeczą, no to jest ten indeks, zobaczmy, jak ten indeks wygląda. Mam 352 pety na 460, a więc słabo, ponad 100 petów nie mam. Zobaczmy w ogóle, z jakich mapek nie mam tych petów. Tutaj się zaczyna jakby nowy rok, jeszcze mamy w miarę dobrze zrobiony, ale steampunk muszę zrobić, tutaj lab musimy zrobić, no jeszcze candy, a więc 3 mapki musimy dzisiaj nadrobić. No i też musimy tych gwiazdek wydropić dużo, bo jakby w ogóle już nie mam na poty, nie mam tutaj na powera, nie mam na training speeda, nie mam na te upgrade'a, więc tych gwiazdek dzisiaj też dużo musimy robić. I też w ogóle teraz spoko opcja, bo jakby tutaj jak tą skrzynkę sobie odbieracie, to dostajecie 60 gwiazdek, a więc zawsze to jakiś tam bonus jest. Ale dobra, wróćmy się na ostatnią mapkę i teraz muszę założyć sobie moje najlepsze pety. W sumie czekajcie, jednak na spawna się wróćmy. Odpalmy sobie boosta na energię. Zajmijmy się w sumie na początku topką energii przy okazji dropienia gwiazdek. Tylko muszę sobie tutaj boosty na energię odpalić. W sumie na 40 minut na razie. Zobaczymy, ile będę miał tej energii po 40 minutach. Dobra, pozakładajmy sobie oczywiście pety. No i tak prezentuje się mój najlepszy zestaw. Mamy mnożnik razy 1,5 miliona, więc też na mnożnik spadł przez to, że straciłem te pety za top 10, bo wcześniej miałem chyba mnożnik prawie 1,7 miliona, a więc 200 tysięcy straciliśmy mnożnika. Jeszcze w sumie tutaj tego boosta nie odpaliłem na energię. I zobaczmy, ile tej energii dostaniemy. Tylko coś te rękawice nie chcą się przenosić. Nie wiem, czy jakiś po prostu ping mam i przez to się to nie chce przenosić, czy jak to działa. Wydaje mi się, że to jest tak w momencie, gdy macie za dużo tych petów. Jakby teraz jest ten problem. No, ewidentnie się nie chce przenosić. A patrzcie, zdejmę pety i w sumie też jest ten problem. A więc dobra, może to nie, jednak nie od petów. Bo wcześniej miałem taki problem, że jakby jak pety zakładałem, to było coś takiego. Jak zdjąłem pety, to git było. No ale no ewidentnie gra nie chce, żebym wbił tą topkę. No nie da się tego przenieść. Nie wiem, może reloga zrobię czy coś. Albo serwer zmienię. O, dopiero teraz się przeniosło. Dobra, wbiłem na serwer dla widzów. Przy okazji będziemy mieć jakby boosta razy 1-2, bo akurat jest dwóch widzów, którzy kupili koszulkę premium zimową. Dobra, teraz zadziałało. Trochę z lagami, ale zadziałało. Teraz zadziałało, więc relog pomógł. Ewidentnie relog pomógł, tylko no trochę lagi są. I przy okazji jeden widz ma złotego secreta, więc trochę musiał otwierać tych petów, że aż udało mu się złotego secreta zrobić. Albo miał farta i miał game pass, który daje jakby od razu goldy. I w sumie teraz możemy porozmawiać o tym, co pojawi się w najbliższym update'cie, czyli już dzisiaj. I pierwszą rzeczą, która pojawi się w nowym update'cie, to jest oczywiście nowa mapka i ta mapka będzie nazywać się The Void. Będzie taka, jak tutaj widzicie, taka czarno-biała. Szczerze mówiąc, nie wiem, co o tej mapce myślicie. Zobaczymy, jak ona będzie wyglądać, jak wejdzie rzeczywiście do gierki. Wygląda, no, ciekawie. Na pewno jest to coś innego niż do tej pory. No i trochę inspiracja nadchodzącym update'em w Pet Simulatorze, bo w Pet Simulatorze ma się właśnie pojawić The Void update. W sensie nowy world ma być właśnie The Void, przynajmniej tak. Takie są przecieki i takie są, jakby nawet była taka mapka, której Presto nie usunął, fragment mapki. No ale dobra, ja to podrobię przez 30 parę minut i zobaczymy, ile nabije energii przez 30 minut, no i przy okazji gwiazdek, bo gwiazdki są najważniejsze. I powiem wam, że trochę czasu minęło, myślę, że gdzieś spokojnie tak z godzina minęło, mamy 107 DE, jeszcze tyle w tej gierce nie miałem i mamy ponad 4000 gwiazdek, tylko czekajcie, zdejmę te pety, bo lagi powodują te pety. I teraz pierwsza rzecz, no to wiadomo, zrobiłbym sobie te upgrade, tutaj trening, no to jest podstawa, lag, no to jest tak samo podstawa i laka też mamy wymaksowanego i dalej chyba mi zostało jeszcze tutaj to i poza tym nie ma nic ciekawego. No jest jakby tutaj koszt jajka, ale to jest kompletnie zbędne, jakby większy ekwipunek, no ale teraz jak jest autocraft, no to też jest zbędne. Na razie tej energii nie będę robić, bo już więcej energii nie będę farmić, bo wbiłem chyba top 10 z tego, co mi się wydaje. Nie, zobaczmy, czy wbiłem te top 10 i jestem top 10. Na razie top 9 nie będę wbijać, bo musiałbym trochę poświęcić na to, skupiłbym się na
na innych topkach. Jakby teraz chyba najłatwiejsza dalej będzie wbicie topka mityków, no bo brakuje mi 6 mityków do tej topki, a więc niedużo. Jeżeli chodzi o topkę rebirthów, no to niestety nie ma szans, żebym wbił top 10, przynajmniej teraz, a więc teraz w sumie skupiłbym się na tej topce mityków i jakby trochę bym to szczitował, leciutko, tak, tą topkę, a mianowicie poszedłbym sobie na Heaven i na Heavenie jest mityk i tego mityka jest najłatwiej wydropić, bo jest na niego największy procent. W ogóle teraz mam 7,5 mnożnik do petów, a jeszcze nie założyłem boosta, w sumie 2 boosty mogę założyć. Musimy się na spawna wrócić, żeby tego drugiego boosta założyć tutaj na laka. W sumie niech będzie, że pootwieramy przez tyle te pety przez 40 minut i zobaczymy, jak to będzie wyglądać po 40 minutach. I teraz jeszcze tego drugiego sobie odpalmy laka i teraz mamy razy 9,5, a więc nieźle, nieźle. Zaznaczę, żeby wszystko w sumie usuwało te legendy, bo jakby to nie jest mi do niczego potrzebne. Auto hacza odpalamy, no i zobaczymy, ile wydropimy tych mityków po jakichś 30-40 minutach. Albo powiem wam, że trochę zmienimy plany, bo minęło 20 minut i nie polecia mi ani jedna legenda, a więc zrobimy to trochę inaczej. Po prostu będziemy sobie robić indeks, no bo i tak muszę zrobić ten indeks, 3 mapki muszę jeszcze zrobić. No i przy okazji po prostu może jakieś nam legendy wylecą, bo na tych wyższych mapkach chyba i tak są spore procenty na te mityki. Wydawało mi się, że większy jest procent na, na tego mityka na Heavenie, ale chyba średnio, a więc po prostu poróbmy sobie tutaj pety. Tylko muszę odznaczyć, żeby to wszystko wpadało nam do ekwipunku i autocraft i widzimy się, jak zrobię tego steampunka. I pierwszą mapkę chyba mamy załatwioną, niestety żaden mityk mi nie poleciał, ale wróćmy na spawna, żeby zobaczyć, ile teraz mamy petów do jakby indeksu i w sumie nie doszło nam chyba jakoś dużo. Wydawało mi się, że więcej nam dojdzie, no ale steampunka mamy całusieńkiego załatwionego, dosłownie każdego peta mamy ze steampunka. No i został nam lab i jeszcze candy, a więc w sumie ja zrobię te dwie mapki i się widzimy, jak już zrobię te dwie mapki. I w sumie trochę mi to zajęło, ale mamy 390 petów, porobiłem już te ostatnie mapki, tutaj jak widzicie, tylko musimy sobie na dół zjechać. No i wszystko jest porobione, tylko mityków nie mamy, bo z tej ostatniej mapki w ogóle jajek nie otwierałem. Tutaj nam tylko jednego mityka brakuje. No i w taki sposób to wygląda, na razie więcej nie będę robić petów. Jestem ciekawy, kiedy w ogóle dodadzą kolejnego peta jakby za ten indeks. W sumie jestem ciekawy, ile wy macie petów. Napiszcie w komentarzu, ile macie petów zrobionych w indeksie, ale teraz powiem wam, że zrobiłbym inną rzecz. Kupiłbym sobie tutaj trochę tych boostów, gdzieś powiedzmy tyle i tutaj jeszcze trochę i teraz odpaliłbym sobie to w sumie nie wiem na ile, no, wszystko odpalimy, gdzieś na tyle, tutaj to też trochę odpalimy i zobaczymy, ile będę miał powera, jak to wszystko się przerobi, no bo jak zwykle jest późna godzina i wtedy może trochę topkę odbijemy powera, bo jakby na razie słabo to wygląda z topką, a więc widzimy się za jakieś 9 godzin, coś takiego. I minęło jakieś 8 godzin, jak widzicie w rogu mamy 3,3 QD i jest to chyba największa ilość, jaką miałem w tej gierce, więcej chyba wydaje mi się, że nie miałem, ale no to i tak pewnie nie jest nic wyjątkowego, bo ludzie pewnie tutaj mieli po 10 QD naraz albo i więcej, no bo jakby był, ten event był przez chyba 5 albo 6 dni nawet, a ja tyle nie grałem Fightmana niestety, a więc mocno wypadłem z tej topki, ale zobaczmy, jak wygląda teraz ta topka, na którym miejscu jestem. No i z tego co widzę, jestem na 14 miejscu i do 10 miejsca brakuje mi sporo, ponad 3 QD mi brakuje, a więc brakuje mi jakieś 18-20 godzin do tej topki, coś takiego, a więc dzisiaj nie ma szans, że to wbijemy. W kolejnym odcinku myślę, że znowu spróbujemy gdzieś bardziej wrócić, ale w tym odcinku to będzie na tyle, a więc do następnego.